Gościmy w salonie bielizny Paryżanka w Rzeszowie. Moim rozmówcą jest Monika Bardian, właścicielka salonu Paryżanka w Rzeszowie. Witamy serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Pani Moniko, skąd wziął się pomysł na Pani pierwszy pokaz bielizny? Bardzo często uczestniczyłam w różnego rodzaju pokazach, jeździłam m.in. do Paryża. Obserwując różnego rodzaju pokazy, stwierdziłam, że sama mogłabym kiedyś spróbować swoich sił w zorganizowaniu takiego pokazu. Jeśli chodzi o pokaz, który przygotowałam, na pewno chciałam go przygotować w charakterze paryskim, tak aby nawiązywał do mojej nazwy, do nazwy Paryżanka. Długo zastanawiałam się, jakie akcesoria wykorzystać w pokazie. Na początku pojawiały mi się rozwiązania takie jak meloniki, laseczki. Był również pomysł, żeby zorganizować pokaz nawiązujący do francuskiego kabaretu Moulin Rouge. To może teraz pokażmy, jak to wyglądało na wybiegu. Przyznam się szczerze, że byłam na wielu pokazach, ale tylu niesamowitych rekwizytów podczas pokazu jeszcze nie widziałam. Czy wszystkie przygotowywała Pani sama własnoręcznie? Tak, oczywiście. Większość z nich przygotowałam sama. Poświęciłam na to ponad 3 tygodnie swojego czasu. Przygotowywanie tych akcesoriów sprawiało mi bardzo, bardzo dużo radości. Praktycznie może zacznę od omówienia maski, która była pierwszym rekwizytem, jaki przyszedł mi do głowy. Ponieważ pokaz odbywał się w okresie karnawału, chciałam połączyć motyw karnawału z motywem francuskim. Maski przygotowywałam ręcznie w ten sposób, że malowałam je farbkami akrylowymi, potem naklejałam wycięte własnoręcznie koronki, naklejałam cekinki, na koniec posypywałam złotym brokatem. Żeby dodać masce wrażenia elegancji i jednocześnie takiej zmysłowości,
Wymyśliłam jeszcze dodatkowo pióropusz z tiulu, tak aby nawiązać do bielizny ślubnej. No ale Pani Moniko, zakrywanie twarzy podczas pokazu modelek, ślubna, w jakim celu? Tak naprawdę ta maska miała być takim akcesorium, które łączyło wszystkie modelki w jedną całość. Zależało mi, żeby pokaz przybrał charakter karnawałowy. Chciałam zwrócić główną uwagę na bieliznę, tak żeby osoby oglądające nie zwracały uwagi na bardziej na modelki, tylko bardziej na bieliznę. To był Pani pierwszy pokaz i ogromny sukces w prawdziwym paryskim stylu. Muszę przyznać, że nie zdawałam sobie nawet sprawy, że pokaz wywrze tak duże wrażenie na odbiorcach. Obecnie mam bardzo dużo propozycji z Polski. Miałam bardzo dużo telefonów ze strony osób, które organizują pokazy i zachęcały mnie do zorganizowania takich pokazów u siebie w swoich miejscowościach. Jestem zdecydowanie duszą artystyczną, kocham tworzyć, a bieliznę postrzegam w kategoriach dużej subtelności, delikatności i zależało mi, żeby z tego pokazu zrobić niesamowite show. W przygotowanie tych wszystkich akcesoriów włożyła Pani naprawdę całe serce. Tak, rzeczywiście. Nawet ten wachlarz, który Pani trzyma, jest mojego projektu. Na przykład spódniczka, którą wykorzystałam jako dodatkowe akcesorium, również sama zaprojektowałam, ręcznie naklejałam płatki róż, zaprojektowałam płaszczyki, pelerynki. Pani Moniko, ale przy pokazie bielizny ślubnej, pokaz bielizny nocnej był zdecydowanie bardziej drapieżny. Oczywiście, zgadzam się w zupełności. Bielizna ślubna kojarzy mi się raczej z subtelnością, delikatnością, jest zmysłowa, elegancka. Natomiast bielizna nocna, chciałam, żeby była w charakterze takiego pełnego dynamizmu, jakiejś eteryczności, jednocześnie tajemniczości. Maskę wykonałam własnoręcznie, doklejałam do każdej maski naturalne pióra, dodatkowo jeszcze je wzbogaciłam przepięknymi diademami, które wycięłam z kawałka koronki. Poza tym zaprojektowałam bardzo fajne akcesorium, jakim jest świeczka. Własnoręcznie oklejałam misterną koronką. Dodatkowo jeszcze tutaj wykonałam, proszę zobaczyć, taką bardzo ładną kokardę, którą ozdobiłam elementem kwiatowym. No mamy te elementy, możemy pooglądać i o nich porozmawiać, ale może zobaczmy, jak wyglądały na modelkach. Ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la peur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul, je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire, mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever. Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé, coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller. Paryżanka 2017. Paryżanka. We'll be right back.
edycja 2017 Paryżanka. Całej okazałości kolekcja 2017 Paryżanka. Oświetlenie, te modelki i muzyka, to wszystko było niesamowicie dograne. Tak, jeśli chodzi o muzykę, zainspirowała mnie wokalistka francuska Indila. Jej utwory są bardzo zmysłowe, spokojne i stwierdziłam, że fajnie będą odzwierciedlać delikatność mojego pokazu. Jedna z modelek z parasolką zdecydowanie różniła się od innych. Oczywiście chodzi o baronową. Sam pomysł baronowej zrodził się w mojej głowie. Może pokażmy baronową widzom. Baronowa tak naprawdę miała symbolizować francuską arystokrację. Zaproponowałam jej białą, ażurkową parasolkę, do tego zaprojektowałam przepiękną spódnicę oraz dobrałam gorsecik. Na pewno robiła ona bardzo duże wrażenie na scenie, zamykała jakby mój pokaz bielizny ślubnej. Paryżanka. Modelki na wybiegu moglibyśmy patrzeć godzinami, ale Pani Moniko, jakie emocje Pani towarzyszyły? Powiem szczerze, że jak dziś myślę o pokazie, to dalej towarzyszą mi emocje wzruszenia, zadowolenia. Był moment na pokazie, kiedy się rozpłakałam, byłam tak szczęśliwa, że coś takiego przygotowałam. Po pokazie bardzo długo jeszcze te emocje mi towarzyszyły. Nim złapałam taką, można powiedzieć, równowagę, to tak naprawdę minęło około 5 dni, dlatego że pokaz przygotowałam z sercem, włożyłam dużo pracy i dużo takiej swojej jakby wrażliwości. Zresztą dużo osób, które znają mnie i oglądały mój pokaz, stwierdziły, że tak naprawdę ja pokazałam tam całą taką prawdziwą siebie, taką jaką jestem, a myślę, że jestem osobą bardzo wrażliwą. Kocham piękne rzeczy, jestem pasjonatką tego oczywiście, co robię i mam nadzieję, że na przyszłość zorganizuję jeszcze wiele, wiele różnych pokazów, bo pomysłów mi naprawdę nie brakuje. Trzymamy za słowo i czekamy na kolejne pokazy. Gościliśmy w Salonie Bielizny Paryżanka w Rzeszowie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze Państwa zaskoczę.